bardzo proszę, kto chciałby zabrać głos? Pani pewnie, tak? Bardzo proszę, może panie coś powiedzą o tym wieńcu? Kto go wykonał? Jak został wykonany? Jest to wieniec tradycyjny. Proszę państwa, wieniec tradycyjny musiał być uwity. Nie można było wykorzystać, jeżeli jest zgodnie z tradycją wykonany, nie można było wykorzystać żadnego kleju na gorąco, ani też taśmy bezpartnej. Różnie dzisiaj się wykonuje wieńce. Tradycyjny wieniec to była metalowa konstrukcja, ewentualnie i sznurek. I to wszystko. I mamy przepiękny wieniec tradycyjny, który prezentuje nam Gałęzów. Ten wieniec za chwilę będzie można obejrzeć na dole. Postawicie wieniec, bardzo proszę. Dziękujemy Gałęzowowi. Wielkie brawa. Drugi nasz gospodarz, Gałęzów, Kolonia Pierwsza, z przewodniczącą delegacji, panią sołtys Urszulą Daśko. Wielkie brawa, tak jest. Uwaga, uwaga. Proszę bardzo, może pani sołtys nam kilka słów o tym wieńcu powie. Witamy serdecznie. Gałęzu Kolonia Pierwsza, wieniec Kolonii Gałęzów Pierwszej przedstawia serce i łan, i pola, łany zbóż. Właśnie serce rolnicy wkładają w to, żebyśmy mogli mieć chleb na stole i oczywiście serce, bo kochają pracę na roli, hodują. To jest bardzo, bardzo potrzebne i oczywiście dzięki temu my mamy chleb na stole. Dziękujemy. Bardzo dziękujemy. Tak, to wszystko prawda. Bo tak, jest to wieniec współczesny. Tak? Jest to wieniec współczesny. To jest ważne. Będziecie państwo oceniać. Zapraszam, proszę obejrzeć. Dziękujemy Gałęzowi Kolonii Pierwszej. Dziękujemy dziewczyny. Przepiękne jest to wieniec. Teraz zaproszę z wieńcem Gałęzów Kolonię Drugą i Kowers, tak? To jest wspólny wieniec. Słuchy doszły mnie takie, że wieniec jest wykonany wspólnie, więc proszę. Mamy wspólnie wykonany wieniec. Proszę bardzo, jak można się pięknie zjednoczyć po sąsiedzku i wykonać wieniec doszynkowy. Za chwilę będziecie państwo podziwiali wieniec. Nie wiem, czy będzie to wieniec tradycyjny, czy współczesny. Spróbujemy odgadnąć lub dowiemy się od wykonawców, od delegacji. Spójrzcie państwo, jest to wieniec współczesny. Jest to przepiękna stodółka. Co tam jest? Och, piękny wieniec. Jest koniś. I ciągnie wóz. Bardzo proszę, kto jest przewodniczącym delegacji? Panowie sołtysi, pan sołtys Aleksander Spust, pan sołtys Gałęzowa Kolonii Drugiej i pan Marek Jackowski, tak? Sołtys Kowerska. Kto kilka słów chce powiedzieć? Domyślam się, że pan tradycyjnie. Bardzo proszę, udzielam głosu. Słuchajcie się państwo. Ja już wiem, że będzie czego posłuchać z pewnością. Wow.
Panie burmistrzu, szanowni goście, rolnicy. Przybyliśmy dziś na Dożynki, by podziękować Bogu za zebrane szczęśliwie plony naszej ziemi. Starsi gospodarze pamiętają, jak przebiegały dawniej żniwa. Zboże kosili kosami, gospodyni zbierały święte zboże i układały w snopy równo kosami. Na polu stawiano wkopy dziesiątkami. Po wyschnięciu złożono je do stodół takimi wozami, jak na naszym wieńcu i równo podano w stodole. Boże, coś Polskę przez tak liczne wieki otaczał blaskiem potęgi chwały. A teraz patrzę z nieba na kraj szwindlarzy, krętaczy i ugarzy. Biedy u nas nie widać, bo przykryta jest obrazem dobrobytu. Afera goni i goniła aferę. Boże, miej litość, prosimy Ciebie. Niech im wystarczy złodziejskiego dobrobytu, a na ich karki tłuste i fałszywe pyski, niech im lyszaje wyjdą wszystkim. Wtedy już nie ukryją się w tłumie, kto liczyć umie, zrozumie, że na plecach jednego człowieka pracy stoją wygodne fotele co najmniej trzech partyjnych działaczy. To jest nasza polska rzeczywistość. Oni za judaszowskie srebrniki, poselskich uposaży, za duże i małe garze, sprzedali Polskę zdrajcy ugarze. Na jednej szali stanowiska duży szmal, na drugiej nasza polska ojczyzna, bo dla nas bieda, dla nich raj. A co zrobiono z naszego Sejmu? Targowisko, na którym można kupić wszystko. Ustawy, honor Polaka, to nie parlament, tam jest nienawiść i sama draka. I każdy to powie, panie, panowie, posłowie, może zamiast do Sejmu, to ich do programu telewizyjnego kabarety i kabaretony. Obezwładniające umysły dowcipami na poziomie Krytyna Polskiego. Obecna władza doceniła nasze głodne dzieci, na które po 500 plus wypłacać zlecił. Boże, za te 500 plus dajesz im się najeść do syta, a wszystkim cwaniakom, co rządzili, wywróciłeś koryta. Daj wszystkim rozsądku trochę zrozumienia dla dobra naszych dzieci. Tej ustawy niech nikt nie zmienia. Zrób cud, o Panie, bo cudu trzeba. Daj wszystkim miejsca pracy, aby o kraj nas dbali mądrzy Polacy. Bo my już mamy w naszym sołectwie zaradnego, dbałego sołtysa naszego. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. Mocne słowa, ale to już takie prawo rolników w czasie dożynek. Są słowa dziękczynne, są też słowa skargi. My zwróćmy uwagę na przepiękny wieniec współczesny. Czy ktoś z Państwa chciałby powiedzieć, co przedstawia ten wieniec? To jest stodółka. Proszę, może jeszcze Pan nam opowie o wieńcu. Stodoła, no i złożone kłosy są na ten stodole układane. Rolnik powozi, piękno. Konik, wóz, niech tak będzie. Wielkie brawa dla Gałęzowa, Kolonii II oraz Koberska. Jest to wieniec wspólnymi siłami wykonany. Prosimy bardzo, aby wieniec został ustawiony tak, żeby wszyscy mogli go obejrzeć i ocenić. Natomiast ja zapraszam już teraz delegację ze Skawinka. Dziękujemy bardzo, jeszcze raz wielkie brawa. Piękna stodoła. Tutaj mamy miejsce, tutaj, no pada w tej chwili, ale... Delegacja ze Skawinka z przewodniczącą delegacji panią sołtys Joanną Gołąb prezentuje nam wieniec współczesny i myślę, że pani Joanna tradycyjnie kilka słów powie. Ten wieniec jest współczesny. Mamy tutaj zboża przede wszystkim, zioła, owoce, warzywa, kukurydzę, także wszystko, co rolnicy zbierają. Tak, no i oczywiście kwiaty też. Kalina i no i naturalne wszystkie. Dziękuję.
dziękujemy. Bardzo dziękujemy, wielkie brawa dla Skawinku. Obejrzyjcie Państwo jeszcze ten wieniec, a za chwileczkę będzie można go tam na dole jeszcze obejrzeć z każdej strony. Natomiast teraz zaproszę delegację spod Zamcza. Po Podzamczu zaprezentuje się delegacja Bychawskiego Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych. A następna delegacja będzie to znów wieniec wspólny Zaraszowa, Kolonii Zaraszów oraz Urszulina. W tej chwili czekam na delegację spod Zamcza z przewodniczącą delegacji panią Haliną Zmysławską, która za chwilę przedstawi Państwu wieniec tradycyjny. I pani Halina Zmysławska kilka słów o tym wieńcu powie. Jako następne delegacje bardzo proszę o przygotowanie wieńców Bychawskie Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych, a później Zaraszów z Kolonią Zaraszów i Urszuliny. A na scenę wkracza już powolutku, o tu psikus, to już któraś delegacja. Wieniec tradycyjny sołectwa Podzamcze. Bardzo proszę, udzielam głosu. Dzień dobry, witamy serdecznie. Nasz wieniec jest jak zwykle tradycyjny. Witam za wszystkich zbóż, które się uprawia i przedstawia kapliczkę Matki Boskiej Dzielnej. Dziękujemy ślicznie. Zaśpiewają. Za chwileczkę proszę jeszcze poczekać. Zgodnie z tradycją w wieńcu znajdziemy głosy wszystkich zbóż, a także kwiaty. Wielka się.
zrobiła i dożynki ci zrobiła. Zaprosili dużo gości, nie każdego dziś ugości. Dziewczyny z nad doliny, uśmiechnięte mamy miny. Taki dzień zapamiętamy, święto w gronu dzisiaj mamy. Apel do wszystkich dziewczynek, nie lekceważcie dziewczyny z nad doliny. Czy to panie napisały tekst ze śpiewek? No wielkie brawa, słuchajcie państwo. No właśnie, tego brakuje. Przyśpiewki, wiersze były niegdyś pisane specjalnie na tą okazję do prezentacji wieńców. Dziękujemy bardzo delegacji spod Zamcza za piękne śpiewy. Natomiast wieniec za chwilę z bliska będzie można obejrzeć, do czego zachęcam wszystkich państwa. Delegacje zapraszam, proszę nie uciekać, na poczęstunek oczywiście. Wszystkie delegacje bardzo serdecznie zapraszam na poczęstunek. Natomiast w tej chwili zaproszę na scenę Bychowskie Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych z przewodniczącą delegacji panią Ewą Rębecką, a kobiety aktywne zaprezentują nam wieniec tradycyjny. Następnie delegacja z Zaraszowa, Kolonii Zaraszów i Urszulina. O! Proszę państwa, otóż wieniec niestety na scenę nam tutaj nie zostanie wniesiony, ponieważ jest to wieniec rekordzista. Spójrzcie państwo, jest to najwyższy chyba wieniec spośród wszystkich dzisiejszych i trzeba będzie się pofatygować tutaj przed scenę, aby wieniec obejrzeć. Natomiast teraz bardzo proszę panią Annę Toch o zabranie głosu, aby opowiedzieć troszeczkę o wieńcu. Witam bardzo serdecznie. Wieniec rekordzista wykonany przez Bychowskie Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych w ramach zajęć. Bardzo dużo kobiet zgłosiło się i ten wieniec jest wieńcem tradycyjnym. Jest to kapliczka. Krzyż jest ozdobiony kwiatami i w kolorze takim naprawdę typowo kobiecym. Wbiłyśmy wieniec ze wszystkich zbóż, wykorzystałyśmy pszenicę, jęczmień, żyto, jeszcze było i pszenżyto, owiec. Do tego wieńca dołożyłyśmy 8 ramion, było więc proso, był len i zioła ozdobiły górną część. Jeszcze dużo różnych traw, z miedzy, z łąk. Wszystko tradycyjne, a w środku znajduje się jeszcze talerz z owocami. Wieniec jest typowo tradycyjny, wykonany na stelażu metalowym i przy użyciu tylko naturalnych elementów. Dziękuję bardzo.
Wielkiego Wieńca oraz dla Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych w ubiegłym roku był współczesny. W tym roku jest tradycyjny, przepiękny wieniec. Chciałabym zaprosić teraz na scenę gminnego koordynatora sportu. Pan burmistrz już przy mnie stoi, ponieważ tradycyjnie wzorem lat ubiegłych odbył się dzisiaj, wyobraźcie sobie Państwo, turniej piłki nożnej sołectw o nagrodę burmistrza. I chłopcy dzielnie walczyli o tę nagrodę, grając od godziny 9 rano już, toczyły się tutaj rozgrywki. W tej chwili mamy już rozstrzygnięty finał. I za chwileczkę gminny koordynator sportu, bardzo mi się buty sportowe podobają, opowie Państwu, jakie drużyny brały udział w turnieju i kto ostatecznie zdobył nagrodę. Tak jak już Pani powiedziała, graliśmy od godziny prawie 9. Do turnieju zgłosiło się 5 drużyn reprezentujące swoje sołectwa. Turniej był rozgrywany tradycyjnie o puchar pana burmistrza Bychawy. I podaję oficjalne wyniki. 5. miejsce zajęła drużyna ze Starej Wsi II. Zapraszamy kapitana po odbiór dyplomu. Czwarte miejsce zajęła drużyna z Woli Dużej. Proszę kapitana, o ile jeszcze są zawodnicy z Woli Dużej. Jeżeli nie ma, to czytamy dalej wyniki. Trzecie miejsce zajęła drużyna ze Starej Wsi Pierwszej. Drugie miejsce zajęła drużyna z Kolonii Zaraszów. Ta drużyna miała tyle samo punktów, co drużyna, która zajęła pierwsze miejsce. Niemniej jednak w bezpośrednim pojedynku to ona była lepsza. I pierwsze miejsce zajęła drużyna reprezentująca sołectwo Grodzany. Zapraszamy kapitana po dyplomu i pięknej statuetki zbudowanej przez pana burmistrza. Wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy za udział i oczywiście zapraszamy do kolejnej edycji w przyszłym roku. A tak, szanowni Państwo, statuetka statuetką, wyróżnienia wyróżnieniami, ale nagród wiele jest przygotowanych jeszcze. Nasz kolega koordynator na pewno zajmie się tym, bo zadbaliśmy, żeby troszeczkę uzupełnić zapasy energii stracone przez zawodników. Także zapraszam wszystkich do odbioru tych wielu nagród. Andrzeju, jak możesz już pokierować. Andrzej, serdeczne dzięki za poświęcenie trud, bo naprawdę w dzisiejszych strugach deszczu przeprowadzić te zawody to nie lada wyczyn. I całej tej piątce odważnych drużyn serca dziękuję, bo naprawdę nie sądziłem wczoraj, że uda się to przeprowadzić, że być może jednak pogoda powstrzyma, ale tak jak jeden z zawodników powiedział, prawdziwy zawodnik żadnej pogody się nie ima. Dziękuję jeszcze raz i gratuluję. Na scenę już wchodzi do nas wieniec ze Starej Wsi. Wieniec, proszę mi coś powiedzieć, bo ja nic nie wiem o delegacji. Przewodniczącą delegacji jest... Nie ma przewodniczącego, są strażacy. Proszę popatrzeć, piękny wieniec. Jest to wieniec współczesny, co do tego nie ma wątpliwości. Kielich z hostią, wyklejany różnymi zbożami. Czy ktoś będzie coś mówił?
Niech panowie nie zaśpiewacie. Może jakiś pożar rozniecić trzeba. To tutaj w akcji by byli panowie. Zobaczcie. Przepiękny wieniec, bardzo prosimy, abyście go ustawili, tak żeby wszyscy mogli go podziwiać na dole. Stara wieś, to wszystkie trzy stare wsie, tak? Aha, czyli wspólny wysiłek. Stara wieś pierwsza, druga i trzecia prezentuje dzisiaj państwu wieniec współczesny, kielich z hostią. Dziękujemy bardzo, wielkie brawa. I bardzo proszę panowie, ustawcie go tak, aby... Drodzy Państwo, otrzymałam informację, że pojawił się wśród nas i bardzo nam miło pan Krzysztof Hetman, eurodeputowany do Parlamentu Europejskiego. Bardzo nam miło, że mimo takiej pogody odwiedził nas tak zacny gość. Serdecznie witamy i kontynuujemy. Drodzy Państwo, Bychawka druga kolonia, teraz chciałabym, żeby do nas przyszła, następnie Bychawka pierwsza i Bychawka trzecia, czyli troszkę odwróciliśmy kolejność. Bychawka druga kolonia z wieńcem tradycyjnym, przewodniczącą delegacji jest pani sołtys Regina Flis. Czekamy na wieniec z Bychawki, natomiast przygotowuje się Bychawka pierwsza, następnie Bychawka trzecia. Później ja przeczytam Marysin, Wola Gałęzowska i Kosarze w Dolny Kolonia. Tyle mamy dzisiaj wieńców. Zapraszamy bardzo serdecznie. Chyba, że postawicie panie na dole po prostu. Widać go. I bardzo proszę kilka słów opowiedzieć o wieńcu. To jest wieniec tradycyjny, zrobiony z pszenicy i ziół. W obronie mamy Matkę Boską i myślę, że ona nas nigdy nie zawiedzie. I wszystkim rolnikom chciałam złożyć serdeczne życzenia, zadowolenia z pracy, ze zebranych plonów i życzyć im dalszej pomyślności w ich codziennym trudzie. Dziękuję. Bardzo dziękujemy i dużo zdrowia wszystkim rolnikom życzymy. No i pogody, pogody przede wszystkim. Dzisiaj troszkę by się przydała lepsza pogoda. Dziękujemy za prezentację Bychawce drugiej kolonii. Ten wieniec za chwilę państwo obejrzycie. To jest ten wieniec. Dobrze. Bychawka pierwsza. Drodzy Państwo, no to jest dzieło sztuki. To jest imponujące. Domyślam się, że na scenę to się tutaj do nas nie zmieści w żaden sposób. Możecie Państwo podejść bliżej i podziwiać. Jest to ołtarz z tabernakulum. Jest to coś pięknego po prostu, ale za chwileczkę czegoś więcej dowiemy się jeszcze o wieńcu. Oddaję głos komu? Pracę rolnika błogosław Boże, siły mu dodaj, gdy pod się w orze i pod plon przyszły, gdy ziarno sieje, wlewaj weń wiarę, wlewaj nadzieję. Pozwól mu trudy zwalczać zwycięsko, zasiane ziarno uchroń przed klęską. Gdy zagrzeje słoneczko ku wiośnie, niech bujną runią ziarno wyrośnie. Chmury z gradami oddalaj czarne, gdy głosy ziarnem będą ciężarne. Pozwól szczęśliwie plon zebrać mnogi, pełne stodoły, wysokie wrogi. Niechaj po pracy zbożnej, a znojnej odpocznie rolnik w ciszy spokojnej.
Błogosław Boże wszechmocną dłonią, oraczom, którzy żywią i bronią. Zwiany z gospodarstwa Jaś, Gasia i Władek. Uciekli do miasta, na wsi został dziadek. Jaś został magistrem, inżynierem Władek, Kasia mecenasem, w gospodarce dziadek. Długi wąs ma Jasio, wąsiki ma Władek, Kasia ma syrenkę, a furmankę dziadek. Jaś chowa wilczura, doga trzyma Władek, Kasia pekińczyka, świnie chowa dziadek. Jasio jeździ Wołgą, fiatem jeździ Władek, Kasia ma syrenkę, a furmankę dziadek. Przyjechali na wieś, Jaś, Kasia i Władek, będą pomagali, ucieszył się dziadek. Jaś leży pod gruszą, za stodołą Władek, Kasia się opala, żyto kosi dziadek. Wór mąki dla Jasia, ziemniaki dla Władka, wszystko to pochodzi z gospodarstwa dziadka. Zabił dziadek świnie, nie robił kiełbasy, bo mu wszystko zjadły miastowe grubasy. Duży bruch ma Jasio, siły nabrał Władek, Kasia z rumieńcy, z głodu umarł dziadek. Pogrzeb był uczciwy, podzielono spadek, wszyscy co ich dostali, dostał także dziadek. Dom Kasia, Jaś pole, pieniądze pan Władek, tylko od grabarza dostał w tyłek dziadek. Co będziecie robić, drodzy urzędnicy, jak nie będzie dziadek uprawiał pszenicy? Dziękuję. Bardzo dziękujemy. Proszę śmiechu, proszę głównej młody w tym wierszu. Czy to pan napisał? Nie, ale rzeczywiście pośmialiśmy się. Może i popłakać trzeba by było. Popatrzcie, jaki piękny, może coś nam pan opowie, kto to wykonał? Głównym wykonawcą tego wieńca był Jurek Augustynowicz wraz z naszą wspaniałą młodzieżą, dziewczynami, mieszkańcami. Długo był wykonywany ten wieniec. Pomysł był, myślę, na ten rok trafiony. Został wykonany z jęczmienia ozimego, z pszenicy, przeżyta, prosa, siemienia lnianego. Więcej. Szyszek też, z ładnych bardzo kwiatów. Jest ołtarz z tabernakulum, z kościoła pod wezwaniem wszystkich świętych wychowawców. Wielkie brawa, słuchajcie państwo, to jest naprawdę dzieło sztuki. Wychowawca co roku zaskakuje nas przepięknymi, rzeczywiście to są wieńce zaskakująco piękne i duże. No, ale ten w tym roku to chyba rzeczywiście zaskoczył nas wszystkich. Dziękujemy bardzo delegacji z Wychawki Pierwszej, panu sołtysowi Stanisławowi Szewczykowi. Natomiast teraz zapraszam Wychawkę Trzecią z panią sołtys Teresą Dziadosz. Następnie będę prosiła Marysin, Wolę Gołęzowską, Kosarzew Dolny Kolonie oraz Olszowiec i Olszowiec Kolonie. Bardzo proszę, a do nas już wchodzi delegacja z Wychawki Trzeciej i za chwileczkę pani sołtys nam opowie coś o tym wieńcu, a dzieci będą wiersze mówić. Bardzo proszę. W międzyczasie pani sołtys kilka słów poprosimy. Dzień dobry wszystkim. Sołectwo Wychawki Trzeciej serdecznie wita wszystkich mieszkańców, pozdrawiamy, prezentujemy swój wieniec. Dziękuję. Jest to wieniec tradycyjny. Wieniec tradycyjny jest to kielich z hostią, często pojawiający się symbol w wieńcach dożynkowych, a teraz posłuchajmy jeszcze naszych najmłodszych.
Jeszcze poczekaj chwileczkę. Jeszcze poczekaj chwileczkę, żeby wszyscy słyszeli. Proszę teraz. Z morza spłyniesz pomknięte, więc tradycja dobra każe, by to konie uczcili wszyscy gospodarze. Dzisiaj w naszej wiosce świętujemy dożynki. Będą świeże chleby i pachnące szynki. I plony przeróżne, co ziemia nam dała. Będzie dziś świętować okolica cała. Wielkie brawa. Możecie nam się przedstawić? Powiedzcie, jak macie na imię? Oliwka, mam 9 lat. No i popatrzcie, jaką mamy wspaniałą młodzież. Rosną nam przyszli rolnicy. Wielkie brawa. Spójrzmy jeszcze raz. Wieniec tradycyjny z wychadki trzeciej. Prosimy o ustawienie tego wieńca, aby wszyscy mogli go obejrzeć i ocenić. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy delegacji. A widzę, że już przed sceną czeka delegacja z Marysina. Z panią sołtys Elżbietą Topyłą. Wieniec z Marysina to wieniec współczesny. Dzień dobry. Zapraszamy. Bardzo prosimy o kilka słów. Na dzisiejszą uroczystość Święta Plonów przynosimy wieniec dożynkowy. Przedstawia on kufer wykonany na wzór starych wiejskich słomianek. Wypełniony jest skarbami pochodzącymi z pól, łąk, sadów i ogrodów. Są tutaj zarówno zboże, jak i zioła, trawy, owoce i kwiaty. Wśród tych skarbów jest orzeł, podło naszego kraju i skromny krzyż, symbol naszej wiary. Słonko się zniżyło, lato się skończyło, kombajny już pościnały, frazy pięknie powiązały, co na polu urosło. Dziewczęta, co w polu zboża swego siły, pozbierały po troszeczku, po zdziebełku, po kłoseczku, wieniec z nich uwiły. Wieniec ów składamy w hołdzie dla ciężkiej pracy polskiego chłopa na polskiej ziemi. Jestem dzisiaj z delegacją młodego pokolenia, przedstawicielki młodzieży, które są wyrazem więzi międzypokoleniowej, przekazywaniu tradycji polskich, pięknych polskich tradycji, a szczególnie tradycji polskich dożynek. Dziękujemy. Bardzo serdecznie dziękujemy. Dziękujemy za piękną reprezentację. Słomiany kufer z darami natury. Popatrzcie, jak przepięknie i polski orzeł w tym kufrze słomianym. Dziękujemy, bardzo prosimy o ustawienie tego wieńca na dole. Zapraszamy na poczęstunek. Proszę nie uciekać, broń Boże. To był wieniec z Marysina. A teraz zapraszam Wolę Gałęzowską. Wolę Gałęzowską z wieńcem tradycyjnym i z przewodniczącym delegacji panem sołtysem Janem Florkiem. Uwaga! Bardzo proszę, można trzymać, można postawić. I już widzę, że panie są przygotowane. Będzie od urodzenia, tak jest. Bardzo proszę, będzie śpiew, tak? To musimy przygotować mikrofony. Jakie piękne jest życie, jakie piękne jest życie.
Dominika, lecz nas tu przynosi ci. Czyby kto nie chciał wierzyć, niech się przekona sam. Ciężka praca rolnika, plon piękny przynosi nam. Jak szybko minęły żniwa, jak szybko mijają dni. Ciężka jest praca rolnika, chleb nas tu przynosi ci. Słońce pięknie świeciło, pogoda sprzyjała nam. Zboże się nam zrodziło, chleba nie zabraknie nam. Jak szybko minęły żniwa, jak szybko mijają dni. Ciężka jest praca rolnika, chleb nas tu przynosi ci. Boże błogosław plony, błogosław rolnika trud, błogosław nasze zagony, oto cię błaga dziś lud. Jak szybko minęły żniwa, jak szybko mijają dni, ciężka jest praca rolnika, chleb nas tu przynosi ci. O Maryjo Najświętsza, jest nasz rolnika trud. My całą rozkoszłą pracę składamy u twoich stóp. Jak szybko minęły żniwa, jak szybko mijają dni. Ciężka jest praca rolnika, chleb nas tu przynosi ci. I wielkie brawa dla delegacji Ośląskiej Linii Tradycyjnej. Proszę popatrzeć, jakie piękne i piękne śpiewanie. Dziękujemy bardzo. To bardzo ważne przy prezentacji wieńca. Bardzo prosimy o ustawienie tego wieńca na dole i zapraszamy delegację na poczęstunek. Nie uciekamy, bo będziemy jeszcze głosować na najpiękniejszy wieniec tradycyjny oraz nowoczesny. A na scenie za chwileczkę zaprezentuje się Państwu wieniec z Kosarzewa Dolnego Kolonii. Zapraszam delegację z panią Jolantą Stachyrą. Bardzo proszę, Izbą w kielich z hostią. Kto pierwszy będzie mówił? Bardzo proszę, powiedz nam, jak masz na imię i ile masz lat? Natalia Malec i mam 11 lat. Natalia, będziesz nam czytała wiersz, tak? Bardzo proszę. To Tobie, Boże, zawdzięczamy, że obfity plon zbieramy. To Ty z nieba nadzorowałeś, werby w pracy dodawałeś. Roślinkom dla ochłody spuszczałeś strumień wody, a kiedy zmarznięte były, otulałeś promieniami słonecznymi. Ta wszechstronna ochrona widoczna jest w plonach. Dzięki Ci stokrotne składamy za to, że pełne spichlerze mamy, że nie zabraknie zboża na mąkę i każdy dostanie chleba kromkę. Chwała Ci za to, Boże, chwała, że ziemia wspaniałe owoce wydała, co Twoja moc sprawiła, że tak wspaniale obrodziła, a nasza praca, pot i trud to mały, łatwy Twój cud. Dziękujemy bardzo. Czy jeszcze ktoś z Państwa chciałby coś opowiedzieć o wieńcu? Popatrzmy. Dziękujemy bardzo Natalii. Dziękujemy za prezentację. Bardzo prosimy o ustawienie tego wieńca na dole. No, znowu zaczęło niestety padać. Zapraszam Państwa na poczęstunek. A przed nami, drodzy Państwo, ostatni już dziś wieniec. Wieniec wspólny, wieniec z Olszowca i Kolonii Olszowiec. Zapraszam delegację z przewodniczącą panią sołtys Marią Kostrubą, a na scenę wjeżdża już, wnoszony jest kosz wypełniony darami. Dały radę dzieciaczki, super, jesteście bardzo dzielni. Proszę bardzo.
będzie mówił. Julka, zapraszam Julkę. Panna Julia. Zapraszamy Pannę Julię. Panno Julio, ile pani ma lat? 12. 12-letnia Panna Julia zaprezentuje państwu wieniec. Bardzo proszę. Taka to piękna modlitwa. Modlitwa żniwiarzy. Rosy obfitą zsyłaj, o Boże. Wiatr dom każ chłodzić zmęczonych. Niech, gdy zbieramy dorodne zboże, w pracy nie mdleją nam dłonie. Po kresie szniwnej, a pilnej doby, niech zapał sił nasz wciąż młodzi. Oddalaj od nas wszelkie choroby, otocz opieką zakrowy. Daj plony wszelkie zebrać szczęśliwie, niech chleba nie łaknie miasto, nie wioska. Boże Wszechmocny, w pracy tej żniwnej, z górnych niebios nam błogosław. Wielkie brawa Panna Julio, czy mogę Panna przedstawić jeszcze tylko na scenę? To jest Bartek. 11. Krzyż i mam 10 lat. Igor, mam 7 lat. Bardzo dziękuję za pomoc. A najmłodszy? Grześ ma 4 lata. I 4-letni Grześ. Proszę zobaczyć, jaka dzielna ekipa. Bardzo dziękujemy państwu za prezentację pięknego wieńca. Czy uda się go ustawić? Bo tutaj chlebek jest na dole, żeby wszyscy mogli jeszcze obejrzeć. O, świetnie. W takim razie wieńce będą stały pod parasolami, tak żeby... Zapraszam państwa, aby wszyscy obejrzeli wieńce, a dziękujemy delegacji z Olszowca i Kolonii Olszowiec. Wielkie brawa dla tej delegacji. Wyczekali się, bardzo długo czekali dzisiaj na swoją kolej, ale dali radę.